Cześć Boże moi drodzy, witajcie dzisiaj w Święto Świętego Łukasza Ewangelisty. W kolejnym odcinku Słowa dla Serca i wysłuchajmy fragment właśnie z tej Ewangelii, rozdział 10, wersety od 1 do 9. Potem wybrał Pan innych 72 i posłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam iść zamierzał. Mówił im: Żniwo rozległe, robotników mało. Poproście więc pana żniwa, aby wysłał do swojego żniwa robotników. Idźcie, oto ja was posyłam jak owce między wirki. Nie noście trzosa, ani torby, ani sandałów, i nikogo po drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam będzie człowiek pokoju, wasze pokój spocznie na nim, jeśli nie, wróci do was. W takim domu mieszkajcie, jedząc i pijąc to, co jest u nich, bo robotnik zasługuje na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu, gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, jedźcie co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy w nim są i mówcie im, już blisko was jest Królestwo Boże. W tym całym bardzo bogatym fragmencie szczególnie dotknęło mnie jedno zdanie, które jest bardzo na samym początku tego tekstu. W przekładzie Biblii I Kościoła brzmi ono żniwo rozległe, robotników mało. Znamy ten tekst, który brzmi żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. To zdanie mnie urzekło, ponieważ pamiętam jak kiedyś też zwróciłem uwagę na jeden taki szczegół, że tam pada słowo żniwo. Tam nie ma słowa pole, jakaś ta praca, że pracy jest dużo, a mało robotników, mamy ogromne pole, ale nie ma kto na nim pracować. Ale tam pada słowo żniwo. Czyli Jezus mówi, dając nam jakiś obraz, o tak naprawdę jednym z ostatnich etapów pracy w polu. Etapie, w którym tak naprawdę wszystko jest już gotowe. Ktoś zatroszczył się o to, aby przygotować glebę, aby posiać ziarno, aby go doglądać, aby je nawozić, aby je podlewać, i potem owocem tego jest ziarno, które wydaje obfity owoc, ale trzeba teraz je zebrać. Wiecie, to bardzo ważne zdanie, ponieważ. Ono, gdy słyszymy właśnie słowa żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, to myślimy, no tak, potrzeba bardziej się trudzić, więcej pracy, no Bóg nas zaprasza tutaj, a, a nie, nikt nie chce iść. Ale to zdanie, które mówi Jezus, bardzo mocno pokazuje nam, że tu nie chodzi o nas, że to my współpracując z Bogiem nie zbawiamy świata. My nie będziemy tymi, którzy... Nie wiadomo, co zrobią w tym Królestwie Bożym, bo Bóg jest tym, który ten świat zbawia. Bóg jest tym, który troszczy się o to, aby jego pole wydało obfity owoc, aby jego królestwo się rozwijało. My jesteśmy tylko narzędziami w jego rękach, jesteśmy jego współpracownikami. Wiecie, i druga rzecz z tym zdaniem związana to ta, która mówi mi, że no my myślimy bardzo często, że gdy Bóg nas do czegoś zaprasza, to zaprasza nas do ogromnych trudów, że ta praca na Bożym Polu no jest właśnie taka ciężka. Trzeba robić takie kosmiczne rzeczy dla Pana Boga. A w tym zdanie, zdaniu żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Bóg mówi spokojnie. Czasem, tak jak mówi do Marty, czasem potrzeba mało albo tylko jednego. Bądźmy spokojni, po prostu poddaj się mojej woli, a ja cię będę w tym wszystkim prowadził. Nie wymagam od ciebie rzeczy kosmicznych, nie wymagam od ciebie rzeczy nadprzyrodzonych, bo ja je robię. Ty po prostu rób to, co potrafisz robić we współpracy ze mną. Więc naprawdę yy, wydaje nam się, że musimy robić rzeczy niestworzone, a czasem wystarczy robić rzeczy podstawowe, ale być w nich sumiennym. Czasami nawet gdzieś tam różne głosy innych ludzi dochodzą do mnie, że nie wiem, w jakiejś parafii, na przykład w wakacje kapłani nie spowiadają w ogóle przed myszami, albo w ogóle na co dzień tej spowiedzi za dużo nie ma, że ktoś po prostu na kazaniu opowiada jakieś takie no, bajki w ogóle nie związane z Ewangelią. Że, że Świecki nie jest w stanie się odezwać gdzieś w pracy, albo nałożyć na siebie medalika, żeby dać świadectwo. Wiecie, czasami naprawdę wystarczy robić te rzeczy podstawowe, aby zbierać Boże żniwo, bo Bóg wszystko przygotował. Kiedy Bóg Cię stawia w nowym miejscu, kiedy Bóg daje Ci nowych ludzi, kiedy Bóg zaprasza Cię do ewangelizacji, to bądź spokojny. On tam wszystko przygotował. Bardzo mocno tego doświadczam w swoim życiu. Pamiętam, jak przyszedłem do hełma tutaj do parafii, gdzie jestem do tej pory. No i właśnie, jakby widziałem taką niesamowitą rzecz, byłem chętny do pracy, słuchałem głosu Pana Boga. Miałem dużo pomysłów, ale widziałem, jak Bóg wszystko sam realizuje. Ja tylko mam mu po prostu w tym pomóc, mam mu nie przeszkadzać i podejmować to, do czego mnie zaprasza. Bóg przygotował ogromne seminarium odnowy wiary, Bóg założył wspólnotę, Bóg potem stworzył centrum ewangelizacji. To wszystko zrobił naszymi rękami, ale on nam ciągle podpowiadał, co robić, on nam pokazywał, co będzie skuteczne, co zadziała, w co nie warto dzisiaj iść. I ciągle widziałem i do tej pory widzę, jak Bóg mnie wyprzedza. Że to nie są jakieś moje pomysły, że to nie jest tylko co tu jeszcze wymyśleć, żeby tam coś się działo, tylko naprawdę Bóg daje piękne ewangeliczne pomysły, które potem przynoszą, przynoszą obfite owoce, ale po prostu potrzebujemy go słuchać. Kolejna myśl związana z tym, z tekstem dzisiejszej Ewangelii, ale, teraz, ale też dzisiejszym świętem świętego Łukasza, Ewangelisty. Bóg nas zaprasza, abyśmy głosili go takim, jaki on jest. Niby oczywiste zdanie, ale bardzo ważne. Mamy dzisiaj właśnie to święto. Eee, czytamy fragment autorstwa Ewangelii według Świętego Łukasza, ale przecież mamy w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, aż... Cztery Ewangelie, to znaczy jedną, bo Ewangelia to jest dobra nowina, ale w czterech przekładach. Cztery różne osoby pisały Ewangelie, i kiedy otwieramy te teksty, widzimy, że mimo iż piszą o tym samym Bogu, mimo iż piszą o tych samych wydarzeniach, to stawiają czasami różne akcenty, to podkreślają inne motywy, zwracają uwagę na inne szczegóły. Na przy... Piszą w ogóle do różnych adresatów, na przykład Marek, Mateusz pisze do Żydów, więc bardziej będzie podkreślał żydowskie korzenie Jezusa, proroctwa ze Starego Testamentu. Marek pisze do pogan nawróconych na chrześcijaństwo. Pisze razem ze świętym Piotrem, więc będzie zwracał uwagę na takie proste rzeczy. Będzie podkreślał to, że, że Jezus jest Panem. Łukasz właśnie pisze do Greków. Więc będzie używał również takich bardzo dużych szczegółów, żeby udowadnić, że Jezus, jest, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Bogiem. Będzie zwracał jako lekarz uwagę na takie szczegóły, na w przypadku chorób. Jan z kolei pisze do wierzących, a więc będzie umacniał ich wiarę, a więc będzie pogłębiał te tematy ewangeliczne. Zobaczcie, to jest naprawdę piękne. No i teraz powstaje w związku z tym pytanie. Jakiego Jezusa ty głosisz? Bo choć każdy z nas poznaje tego samego Boga, to poznaje go na różne sposoby, ma swoją historię życia, więc to poznanie Boga jest przesiane przez naszą historię, e, przez, przez różne doświadczenia, przez ludzi, których spotkaliśmy, przez, przez to, w jaki sposób w ogóle doświadczyliśmy Boga. I teraz jakiego Jezusa Ty głosisz, jakiego opisujesz? Czy tego, który jest Mesjaszem, który ma moc wydobyć z trudnej sytuacji, z grzechu? Uzdrowić, może takiego, który jest tylko dobrym dyplomatą, albo takiego, który jest fajnym psychologiem czy psychoterapeutą, bo tak pomaga troszkę w problemach, tak tak pokrzepi, ale i takich nie rozwiązuje, da tylko taką zł złudną nadzieję, może. A może takiego, który jest słaby, który w ogóle nie interesuje się człowiekiem, bo no, takie świadectwo dajesz, taka jest Twoja wiara bardzo przeciętna, tradycyjna yy, nic nie, nie wnosi. Co podkreślasz? Ponieważ każdy z nas, tak jak tych czterech ewangelistów, zaproszony jest do tego, aby być dzisiaj ewangelistą, aby głosić dobrą nowinę, ale w to na swój sposób i każdy będzie robił to inaczej. Jednak Bóg chce, abyśmy głosili go takim, jaki naprawdę jest. I choć będzie to przesiane przez sitko naszego życia, to jednak Bóg chce... Aby On objawiał się przez nas w swojej mocy, w swojej chwale, taki, jaki jest. I jeszcze jedna rzecz, pamiętaj, do kogo głosisz? Tak jak ci ewangeliści, którzy zwracali uwagę na swoich adresatów, tak my musimy być tego świadomi, do kogo głosimy. Bo jeśli w taki sam sposób będziesz głosił do ludzi, którzy nigdy nie poznali Boga, co do ludzi, którzy są w Twojej wspólnocie. Jeśli w taki sam sposób będziesz mówił do młodzieży, która jest na przykład niezewangelizowana, tymi samymi tekstami, sposobami, metodami, używając tych samych pojęć, co do człowieka uformowanego, starszego, no to to się może rozjeżdżać. Nie ma wtedy co się dziwić, że ta Ewangelia, to ziarno rzucane w serce, nie przynosi żadnych owoców. Więc zastanów się dzisiaj na swojej modlitwie, do kogo głosisz i jak głosisz, Jezusa, jak głosisz, jakiego Boga przedstawiasz swoim słowem i swoim życiem? A także miej świadomość tego, że jesteś współpracownikiem Boga, ale to Bóg wszystko przygotował. Ty po prostu bądź posłuszny Jego Słowu, a będziesz zbierał owoce na Jego niesamowitym, wielkim, ogromnym żniwie. I niech to żniwo będzie bardzo duże w Twoim również życiu. Z Panem Bogiem, dobrego dnia.